1 grudnia został ogłoszony Światowym Dniem Walki z AIDS. AIDS jest epidemią XXI wieku i ogromnym problemem całego świata. Choroba ta jest wynikiem zakażenia wirusem HIV i jak na razie nie ma na nią lekarstwa. Jednak zakażenie HIV nie oznacza jeszcze zachorowania na AIDS. Mam dla Ciebie przykrą wiadomość. Przejrzałem Twoje wyniki badań. Przykro mi, jesteś chory na AIDS. Czy rozumiesz, co to znaczy? On ma AIDS. Co zrobiłeś ze swoim życiem? Co zrobiłeś z naszym życiem? Tyle razy wyciągaliśmy do Ciebie rękę. Tyle rozmów, ostrzeżeń i żadnej wdzięczności. Taki wstyd, jak my spojrzymy w oczy ludziom. Nic do Ciebie nie docierało, żadnej reakcji. Chory na AIDS. To takie dziwne. Jedną bezsensowną decyzją przekreśliłem życie. Nie mam rodziny, nie mam przyjaciół, nie mam nic. Ostrzeżenia rodziców wydawały mi się takie śmieszne. Przecież byłem dorosły, gdy szedłem na tę imprezę. Śmiać mi się chciało z tych wiecznych pouczeń starych. Towarzystwo było super, takie wyluzowane i rozrywkowe. Skąd mogłem przypuszczać, że namówią mnie na takie świństwo? Też chciałem poczuć ten luz. A teraz czekam na powolną śmierć z powodu jednej zakażonej strzykawki. Mam 17 lat i nie mam planów ani marzeń. Jestem chora na AIDS. To był wyjazd. Taki wakacyjny, z grupą przyjaciół. Mazury, jezioro, ognisko i ten chłopak. Wielka miłość. Teraz już nie. Żałowałam, że wyjechałam mimo zakazu rodziców. Spotkać takiego chłopaka. Przeżyć cudowne uczucie. Marzenie każdej nastolatki. Oszukał mnie, nie ostrzegł, że jest nosicielem. Nie zależało mu na mnie. Dla niego spróbowałam tego świństwa. Teraz jestem sama, na marginesie życia. Nie mam przyjaciół, rodziny, szkoły. Miałam tyle marzeń, ambitnych planów, pomysłów. Mam 18 lat i czekam już tylko na śmierć. AIDS to śmierć. Jest osamotnieniem, to wyobcowanie, to samotność w tłumie, to brak rodziny i przyjaciół, to nietolerancja, to choroba, której możesz uniknąć. Cena wolności, wynik dodatni, pozbawił go ostatniej nadziei, na wyjście z nałogu i normalne życie. On był nagrodą za miłość do strzykawki i życie na haju. Pierwszy raz prosił Boga o pomoc. Prosił o śmierć. Nic mu nie zostało oprócz strachu. Prawdziwych przyjaciół odrzucił już dawno. Dla takich jak on i dla kolejnej działki. Stał samotny wśród tłumu gapiów. Wyszydzony, plugawiony. Był głodny. Wyciągał rękę, by przetrwać jeszcze dzień. Jeszcze ten jeden. Wydarty śmierci dzień. Nie proszę o więcej. Ani nie gryzę, ani nie szczypię. Chciałbym tylko dotknąć życia. Gdy jesteś chory, wszyscy odchodzą. Nie musisz nic robić. Ja ust nie otworzę, nie będę dziś kaszlał, choć burza na dworze. Gdybyś chciał mi coś dać, to nie chcę lizaku, ani pieniędzy ze złota, ani babki z maku. Nie chcę, byś ślęczał przy mnie dniem i nocą. Chciałbym tylko czasem poczuć ciepły dotyk twojej dłoni. Wygodnie jest odwrócić głowę w inną stronę i udawać, że nikt nie widzi i nie słyszy. Najczęściej wtedy, gdy powinniśmy zareagować, ale nie wiemy jak lub boimy się. Toleruję, to znaczy. Nie oceniam Ciebie, choć inaczej wyglądasz niż ja. Nie krytykuję Twojego postępowania, choć ja postępuję inaczej i zachowuję się inaczej. Nie odrzucam Cię, chociaż wierzysz w inne wartości niż je. Nie potępiam Cię, choć masz całkiem inny od mojego sposób na życie. Znoszę Twoje poglądy, wartości, upodobnienia, styl życia, chociaż sam mam inne. Drogi młody przyjacielu, ważne jest, abyś pomyślał, że AIDS jest chorobą podobną do innych chorób. Musisz być ostrożny, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo zarażenia się poprzez kontakt z krwią.
Nie musisz jednak wcale obawiać się kogoś, kto ma HIV lub AIDS. Możesz być obok niego. Osoba zarażona HIV lub AIDS potrzebuje przyjaciół. Teraz, kiedy znasz fakty o HIV i AIDS, ty możesz być dobrym przyjacielem dla kogoś zarażonego. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo przy wydechu, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.